Małgorzata Strękowska-Zaręba, Dał mnie z tej ziemi. Kryjówka w krzakach. Co robisz w krzakach? Mieszkasz tu? Obcy głos zaskoczył Marysię. Myślała, że jest niewidoczna. Jej serce zatrzepotało jak przestraszony ptak i wskoczyło do gardła, żeby się w nim ukryć. Dziewczynka odwróciła głowę. Nieznajomy chłopak patrzył na nią z góry. Nie mieszkam w krzakach, nie, zaprzeczyła pospiesznie, chociaż z sercem w gardle trudno było mówić. Chłopak się roześmiał. Zabawny jesteś. Pytałem, czy mieszkasz na tej ulicy, powiedział i roztrącił gałęzie rozczochranych wiosennych krzewów. Z drobnych liści posypały się przezroczyste krople rosy. Wdęk, wdęk, rozpryskiwały się na ziemi jak szklane kule zrzucane ze szczytu góry na twardą skałę. To radosna, tak? Widziałam cię w szkole. Tym razem serce dziewczynki zadrżało niczym zostawiony na mrozie psiak. A przecież dzień był dość ciepły. Widział mnie w szkole. Wie o mojej kryjówce. Pomyślało się Marysi w głębi strwożonego serca i odpowiedziało pytaniem. A ty mieszkasz tu? Jeśli ten chłopak chodził do jej szkoły, to mógł być z Radosnej. Albo z którejś z najbliższych ulic. Słonecznej, pogodnej, wesołej. Marysia nie znała stąd prawie nikogo. W zasadzie wszyscy byli przybyszami z innych dzielnic lub miejscowości, bo osiedle dopiero powstawało i codziennie wyrastał jakiś nowy dom, do którego wprowadzali się nowi ludzie. Chłopak zachichotał. Nie, nie mieszkam w krzakach, odpowiedział. Marysia też by się roześmiała, gdyby nie serce w gardle, które za nic nie chciało wrócić na swoje miejsce. Mieszkam tam. Chłopak wskazał za siebie na odległe blokowisko. Daleko, dziewczynka poczuła ulgę. A ja, wiesz, gdzie jest stare osiedle nad rzeką? Na razie wynajmujemy dwa pokoje od cioci, zanim nie wybuduje się nasz dom. Daleko, powtórzył za Marysią chłopak. Przestraszyłeś mnie. Mógłbyś, chciała powiedzieć, mógłbyś się tak nie skradać. Ale ją ubiegł. Zapukać? Spytał z rozbawieniem w oczach. No jasne, Daniel jestem. Przeprowadziliśmy się do bloku tydzień temu. Fajna ta kryjówka w krzakach. Co się bawisz? Serce ukuło Marysię w żołądek. Można żyć z sercem w brzuchu? Pomyślało się jej i powtórzyło głośno. Daniel parsknął śmiechem. Ciszej! Marysia szarpnęła go za rękaw bluzy. Mów szeptem, proszę. Dlaczego szeptem? Śledzisz kogoś? Chłopak przykucnął obok dziewczynki i ostrożnie rozchylił krzaki od strony Radosnej. Zobaczył kilka nowych domów. Śledzisz, powtórzył swoje przypuszczenie. Nieźle. Śledzę, z wahaniem przyznała Marysia. Kogo? Ja też mogę. Wiesz, umiem się wspinać. Ćwiczę w klubie wysokogórskim. Kumple ze starej szkoły nazywali mnie Pająk albo Spider. Z czego się śmiejesz? Marysia wcale się nie śmiała. To tylko jej oczy rozbłysły uśmiechem. Przecież Spider to też pająk, tylko po angielsku. Wiem, że po angielsku. Nie jestem tumanem. Burknął, ale nie był obrażony. Nudził się. Chętnie dołączyłby do zabawy Marysi. Kogo śledzisz? Powiedz, pomogę ci. Machnęła ręką. Nieważne. Tak tylko siedzę i patrzę. Nie uwierzył. Jak mi nie powiesz, zaraz wszyscy będą znali twój sekret, zagroził i krzyknął. Ja wiem, kto ma kryjówkę w krzakach. Jakiś przechodzień zaczął się rozglądać. Cicho, wybuchła Marysia. Nie chciała żadnych pomocników, żadnych pająków, spiderów czy nawet spidermanów. Ale najbardziej nie chciała, aby świat dowiedział się o jej tajemnicy. Dlatego w końcu odpowiedziała na pytanie Daniela. Śledzę dom.